Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Będąc w miejscu świętym, możemy odpowiedzi na pytania nie szukać u Boga, lecz w swoim umyśle albo też u innych ludzi. I stawiając pytania Bogu, często nie czekamy cierpliwie na odpowiedź. Skąd on to ma? Pytano, słuchając Jezusa. Odkrywając mądrość, często nie kierujemy się jej przesłaniem. I co za mądrość? Może człowiek pozostać na etapie zachwytu, który nie czyni mądrym ani lepszym człowiekiem. Powątpiewanie bywa często lekceważeniem tego, co mądre. Jezus czyni cuda na oczach ludzi, a oni nie dowierzają, faryzeusze i uczeni w piśmie. Można patrzeć, a nie widzieć, słuchać, a nie słyszeć, dotykać i niczego nie odczuwać. Nasze patrzenie nie ujmuje rzeczywistości takiej, jaką ona jest, i słuchanie nie ogarnia całego piękna, które brzmi wokół nas. Bardzo często nie widzimy tego, co Bóg nam pokazuje przed nami. Gdy komuś nie ufam, bardzo łatwo będę go lekceważyć. Mieszkańcy Nazaretu uważali, że wiedzą o Jezusie wszystko i naprawdę nie stać go na rzeczy wyjątkowe. Dla Jezusa był to szczególnie bolesny fakt, ponieważ to byli swoi. Tam dorastał, wśród nich wychowywał się, znał ich. Nie jest łatwo sformułować pytanie wobec znajomych, ponieważ może być ono uważane albo za niskiego lotu, albo zakrawające na moją przemądrzałość. Trudno sformułować pogląd, myśl, która dla mnie stała się owocem rozmyślania, bo ktoś może rzucić jednoznaczne i bardzo wymowne, pogardliwe spojrzenie. Jezus został poniżony przez swoich. Spróbujmy sobie przypomnieć sytuację i odczuć ją na nowo, kiedy ktoś nas poniżył, potraktował z pogardą, zlekceważył. Ważne to jest odczucie, aby próbować wczuć się w to, co przeżywał wtedy w Nazarecie Jezus. Stawiali pytania i nie czekali na Jego odpowiedź. Nie dali Mu takiej szansy. Nie pytali Jego, ale siebie i znali już odpowiedź. Nie rozumiejąc tego, co Jezus mówi, nie czyniąc wysiłku, by Jego słowo rozważać, zrezygnowali z Jego mądrości, a poszli za własną, którą Jezus jednoznacznie określił niedowiarstwem. Czy ja wierzę Jezusowi? Czy ja korzystam z Jego mądrości dłuższy czas, zatrzymując się przez medytację nad Jego Słowem?